Jeden z ostatnich, a może ostatni odcinek cyklu Młoda Siła Rekordu. Dziś dwie młode damy przed kamerą Rekord TV. Dwie Martyny, tak się składa. Martyna Cygan, Martyna Gąsiorek. Zawodniczki już pierwszoligowego seniorskiego zespołu. Martyna, z tego co kojarzę, to już sporo spotkań na koncie, prawda? Tak, bardzo dużo. Od tamtego sezonu już zaczęłam. A w twoim przypadku, Martyna? No ja dopiero będę wchodzić. Czyli debiut przed tobą. A powiedz mi, od jak dawna gracie w piłkę w ogóle? Ja w klubie gram od czwartej klasy, a tak to od dziecka. No ja ogólnie gram od jakichś 7 lat. A na jakiej pozycji? Ja defensywa. Ja trójka, lewa obrona. Nie mogę o to nie zapytać. Dlaczego właśnie piłka nożna? U mnie to jest taki problem, że nikt nie wie. Naprawdę. Każdy się mnie pyta, ja nigdy nie umiem znaleźć konkretnej odpowiedzi do tego. Jakieś zrządzenie losu? Sen? Tak naprawdę to można stwierdzić po tym, że u mnie w rodzinie są sami chłopacy i nie ma żadnej dziewczyny. Kuzynka się urodziła niedawno, więc... To jest jakieś wytłumaczenie. Zostałaś skazana na piłkę nożną. No tak. A w twoim przypadku, Martyna? Ja gram, ponieważ mój brat zaczął grać i wciągnął mnie w to. Brat grywał, powiedzmy, zawodowo? Znaczy, zawodowo to może nie, bo ja najpierw grałam z chłopakami w Unii Oświęcim i właśnie grałam w tym klubie, co on. Jeśli chodzi o futbol, futsal ewentualnie, jak daleko chciałabyś się zajść? Moje marzenia są ogromne, chciałabym zajść, na przykład moim marzeniem jest Wolfsburg i do tego dążę. Tak, moim marzeniem również jest granie w Wolfsburgu. No i obie już macie za sobą. Nie powiem epizod, bo to byłoby niedocenienie waszego wkładu. Występy z Orzełkiem na piersi. Tak, udało mi się zagrać i jestem naprawdę zadowolona, że już zeszłam tak daleko w takim młodym wieku. Martyna, ty też już przywdziewałaś biało-czerwone barwy. Tak, grałam mecze z Czechami, no i było bardzo fajnie. Na koniec, o plany wakacyjne chciałbym zapytać. Ja na razie nie mam żadnych planów. To się okaże dopiero później. Ja również nie mam planów, pewnie obóz i tyle.